spacer z psem to nawiązanie więzi między człowiekiem a czworonogiem, sposób na sprawność właściciela jak i psiaka, ale to też oczywiście zaspokajanie potrzeb fizjologicznych zwierzęcia i co za tym idzie? Obowiązek dla właściciela, by po swoim psie posprzątać. Dla pani Beaty, właścicielki Sisi, to naturalne, że na spacer z psem zabiera woreczek na nieczystości, ale jak mówi, nie każdy z psiarzy tak robi i po swoim pupilu nie sprząta. Nie sprzątają, uważają, że to jest nawóz i tu użyźnia trawnik i nie sprzątają. No i niestety mój pies nie wchodzi na trawę, bo jeszcze wejdzie w te nieczystości po prostu. Załatwia się na chodnik i ja to sprzątam po swoim psie. Większość osób nie sprząta. Z czego to wynika? No nie wiem, moja koleżanka na przykład, która ma z woreczkami wychodzi, a jest taka sytuacja, że patrzy, a ktoś... W tym momencie, jak pies się załatwia, to się odwraca w drugą stronę, żeby niby to nie jego pies i na tyle. Z kultury osobistej to wynika, niestety, tylko. Parę osób sprząta, ale jest, że po prostu olewają to. Problem psich odchodów na chodnikach czy trawnikach widać zwłaszcza zimą, kiedy stopnieje śnieg, ale to problem całoroczny. Problem jest najbardziej zauważalny oczywiście, jeżeli ktoś nie posprząta po swoim piesku na chodniku czy przejściu dla pieszych, no różnie bywa. Natomiast równie duży problem jest z pozostawianiem tych odchodów w zieleni na trawnikach, ponieważ one się ujawniają w niefortunnym momencie, gdy na przykład wykaszamy te trawniki. Wtedy pewne te niespodzianki są przemieszczane dookoła przy pomocy tych urządzeń koszących. W Piotrkowie Trybunalskim obowiązek sprzątania po czworonogu został nałożony i uregulowany prawnie ponad 10 lat temu. Obowiązki są uregulowane w lokalnych przepisach porządkowych. W przypadku miasta Piotrkowa Trybunalskiego ten szczegółowy zakres obowiązków został uregulowany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Spacer z psem, który ma być nie tylko umożliwieniem zwierzęciu czynności fizjologicznych, ale również przyjemnością i wspólnie spędzonym czasem, może skończyć się mandatem i uszczupleniem portfela. Będzie mniej pieniędzy na smaczki. Za takie wykroczenie może wynieść w przedziale od 20 zł do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to ta grzywna może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Jednak to nie mandat powinien być motywacją do sprzątania po własnym pupilu, a poczucie społecznej odpowiedzialności i troska o dobro wspólne, bo tu oprócz estetyki ważne są aspekty zdrowotne. Psie fekalia stanowią potencjalne źródło zakażenia przede wszystkim dla małych dzieci. Kontakt z odchodami stwarza zagrożenie transmisji toksokarozy i toksoplazmozy. To też niebezpieczeństwo dla innych zwierząt. W odchodach niekiedy znajdują się pasożyty, które mogą zakazić inne czworonogi. A jak ze sprzątaniem po pupilach radzą sobie piotrkowianie? Jak podają statystyki Straży Miejskiej dotyczące interwencji oraz głosy samych mieszkańców w tym temacie? Jest coraz lepiej. Czasami jak idę chodnikiem, to spotykam takie właśnie tak pozostałości, ale osobiście widziałam, że sprzątają. Nieraz przechodzę i widzę, że rzeczywiście sprzątają, a szczególnie kobiety, bo mężczyźni... No, nie chcę dużo mówić. Ja osobiście tak, natomiast często spotykam się właśnie z sytuacją, że ludzie starają się może nie widzieć, tak? To nie to, że nie sprzątają, tylko tak jakby troszeczkę to... No, myślę, że jest coś do zrobienia jeszcze w tym kierunku. Psie kubki należy wrzucać do specjalnych koszy w woreczkach biodegradowalnych lub papierowych. Gdy nie ma kosza dedykowanego, można skorzystać ze śmietników ulicznych. W Volano pod Trydentem we Włoszech właściciele psów lokalną uchwałą są zobligowani, by na spacer z czworonogiem wychodzić zaopatrzeni nie tylko w woreczki na odchody, ale też spryskiwacz lub butelkę z wodą. W południowym Tyrolu właściciele psów muszą mieć test DNA swojego czworonoga. Dane genetyczne stworzą bazę danych. Na ich podstawie będzie ustalane, do którego psa należy pozostawiona na chodniku kubka.